Dzisiaj 9 marca przekazujemy jako Powiatu Polski nieodpłatnie prawie 1,5 hektara parku, który jest częścią tej całości, park dworski zwany przez społeczność lokalną, oraz sprzedajemy po cenie rzeczoznawcy budynek byłej szkoły. 736 100 zł. Cena właśnie taka bezprzetargowa. Na to wyraziły nam zgodę przepisy. Nie chcieliśmy, żeby samorząd więcej płacił, więc jest to ta cena minimalna, na którą oczywiście zgodę wyrazili radni powiatu polskiego. Został podpisany akt notarialny. Panie starosto, dziękujemy, że po wielu staraniach ten obiekt przechodzi w ręce gminy Tamborowa. Ten obiekt dworski, ten cenny obiekt dzisiaj będziemy jako gmina pełnoprawnym jego właścicielem. Dziękuję panu, panie starosto, i dziękuję całej Radzie Powiatu. W planach mam tutaj, żeby powstało Centrum Aktywności Lokalnej. Miejsce wielowymiarowe, miejsce wielozadaniowe, miejsce dla małego dziecka, miejsce dla seniora, miejsce dla biblioteki, miejsce dla kultury, dla pomocy społecznej i miejsce dla biznesu. Dla nas wszystkich, dla wszystkich mieszkańców gminy Dąbrowa. Przypomnę, że aglomeracja chruścińsko-mechnicka to ponad 3000 mieszkańców. Nowe osiedle przyniesie nam kolejnych 1000 mieszkańców. Drodzy Państwo, to jest ponad połowa mieszkańców całej gminy Dąbrowa. Taką funkcję w tym miejscu utworzymy. W 10. my jako powiat zamknęliśmy tą księgę, która przez lata wpisywana była tutaj jako ośrodek edukacji. Wykształcono masę rolników, masę osób, które tutaj pobierały naukę w policjalnych szkołach, bo z tego właśnie szkolenia ten obiekt był słynny. Mam nadzieję, że dzisiaj po 10 otwiera się kolejną księgę, tak jak pani powiedziała, i obiekt będzie służył już w całości. Ten park już nie będzie powiatowy i gminny, ale będzie miał jednego właściciela. Rada powiatu przekazała nieodpłatnie ponad 1,5 hektara parku. I to jest dar powiatu opolskiego. Ja myślę, że poprosimy i panią sołtys, i panią wójt symbolicznie do przyjęcia tego czeku. Dziękuję starości opolskiemu za przekazanie dworku i parku naszym mieszkańcom, naszej gminie, i na pewno zrobimy z niego perełkę naszej chruściny. Tak mówimy o naszym parku i teraz będzie w całości. Naszego powiatu polskiego. Tak. Ja też czuję, taka magnolia złota. A każde podpisanie czeku na wartość 500 tysięcy złotych na zakup tej pięknej nieruchomości. Drodzy Państwo, zakup pałacyku kosztował 736 tysięcy, natomiast Zarząd Powiatu Opolskiego przekazuje w formie darowizny fragment parku dworskiego, którego wartość wynosi 266 tysięcy. Wierzę, że kolejne dni, kolejne lata przyniosą tylko efekty i sukcesy dla wszystkich nas, mieszkańców. Gmina Dąbrowa jest gminą 5 pałaców do tej pory. W tej chwili mamy 6. Kochani, 6 pałac, z czego tylko jeden należy do nas, do gminy. Właścicielami jesteśmy tego miejsca tutaj, gdzie stoimy. Plany co do przyszłości tego obiektu były troszeczkę inne, bo najpierw Rada pomyślała, że w związku z tym, że mamy starsze społeczeństwo, może przydałaby się ta inwestycja typu dom dziennego pobytu albo dom spokojnej starości. Natomiast od dłuższego czasu za tym obiektem lobowała społeczność lokalna, właśnie mieszkańcy Chruścin. I to chyba zdecydowało o tym, że w końcu Rada Powiatu podjęła uchwałę dwutorowo. Budynek przeznaczyć do sprzedaży, a park przekazać nieodpłatnie na rzecz mieszkańców Chruściny. I tak też się stało. Ten obiekt będzie teraz żył swoim życiem dla chwały mieszkańców nie tylko tego sołectwa, gminy, powiatu, ale chyba całego województwa. To w dalszym ciągu jest powiat opolski, w dalszym ciągu ten dworek jest częścią naszego powiatu
I bardzo się cieszę, że trafił w dobre ręce, bo wiem, że ludzie dbają o to, żeby tutaj żyło się dobrze, przyjemnie i żeby wszystko było zadbane.